Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Ryby. Zobacz, tutaj pływają ryby. Czy powinniśmy je jeść? Tak, i to nie tylko karpie na święta. Dowiedzmy się, jaką rybę najlepiej wybrać i jak ją przyrządzić. Dzieci, które rosną i rozwijają się, potrzebują dobrej jakości białka. Jednym z jego źródeł są właśnie ryby. Mięso ryb, zwłaszcza morskich, zawiera witaminę D oraz ważne kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Są one niezwykle cenne dla zdrowia, ponieważ wspierają rozwój i prawidłowe działanie mózgu, układu nerwowego, wzroku oraz wspomagają odporność. Jak często powinniśmy jeść ryby? Dzieci powinny jeść ryby 2 razy w tygodniu. Mięso niektórych ryb, dużych i drapieżnych, takich jak rekin, miecznik, makrela królewska czy marlin, może zawierać substancje, które nie są korzystne dla zdrowia. Jest jednak wiele różnych innych gatunków ryb, które można jeść. Warto wybierać ryby sprawdzone i świeże. Mój tata jest wędkarzem i łowi ryby w jeziorze. Potem mama przygotowuje je na kolację. Czy są smaczne? Tak, i bardzo zdrowe. Ryba smażona? Niekoniecznie. Ryby można przygotować na różne inne sposoby. Ryba pieczona, gotowana na parze czy duszona będzie również smaczna, a jednocześnie zdrowsza. Dodając do niej kolorowe warzywa, świeże zioła czy sok z cytryny, można sprawić, że będzie bardzo apetyczna. Warto jeść ryby. Należy jednak zwracać uwagę na źródło pochodzenia ryb, sposób ich przetworzenia i świeżość. Jedzenie ryb 2 razy w tygodniu korzystnie wpływa na zdrowie. Ze względu na jaki cenny składnik warto jeść ryby, szczególnie morskie? Jak często powinno się jeść ryby? Jakie ryby żyją w Polsce?